Sponsorem programu jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Przedsiębiorco, planuj inwestycje, korzystaj ze wsparcia. www.kssse.pl. Wracamy do rozmowy. To Strefa Gospodarki. Agnieszka Moskaluk, Andrzej Kajl, członek zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obiecaliśmy, że wytłumaczymy, na czym rekordowość roku 2021 polega. Ja jako humanistka, jeśli chodzi o cyfry, liczby, wyliczenia, to wolę wspomagać się kartką, żeby nie popełnić żadnego błędu. I rzeczywiście te dane, do których dotarłam, wyglądają bardzo obiecująco. Myślę, że tutaj uda nam się jeszcze te informacje poszerzyć. Trzy kwartały tego roku to 30 decyzji o wsparciu, o 9 więcej niż w całym 2020. Inwestycje otrzymały zwolnienie z podatku CIT lub PIT nawet do 55% deklarowanych kosztów inwestycyjnych na 10, 12, 15 lat i łączna suma wartości inwestycji w obszarze działania strefy to 1,5 miliarda złotych. Dla mnie, dla laika, to jest bardzo dużo. No, pani redaktor powiedziała już wszystko. No, matematyka ma to do siebie. To są tylko liczby. Kształtują cyfry, liczby, prawda? Je się nie oszuka. Jeżeli za tym jeszcze stoją ludzie, którzy rzeczywiście chcą realizować swoje projekty inwestycyjne, no to prawdopodobnie wszystko to, o czym powiedziała pani redaktor przed chwilą, na pewno się ziści. No, z doświadczenia mogę powiedzieć, że w ostatnich latach inwestują rzeczywiście tylko ci, którzy chcą coś zrobić, chcą coś osiągnąć. Są zdeterminowani, zdecydowani, wiedzą dokładnie, dlaczego wybierają dany teren, czym się chcą zajmować, jak widzą swoją przyszłość. Nie da się chyba inaczej w tych czasach. Nie da się inaczej. Kiedyś, na początku lat, powiedzmy, na początku drugiego tysiąclecia, tak? Czy trzeciego? Na początku 2000 roku to było tak, że praktycznie mieliśmy do czynienia właśnie przy zmianach przepisu z, nie chcę tego nazywać, spekulantami inwestycyjnymi, po prostu ktoś inwestował w zrealizowanie dokumentacji tak zwanych papierów, wniosków, żeby uzyskać zezwolenie, a później nie do końca chciał coś z tym robić. Dzisiaj jest tak, że każda inwestycja jest przemyślana, każda inwestycja jest dokładnie zaplanowana. My wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o wsparciu otrzymujemy biznesplany takich przedsięwzięć i widać gołym okiem, że to są rzeczy, które wynikają po pierwsze z doświadczenia naszych przedsiębiorców i nie tylko naszych, chociaż w obecnym czasie zdecydowanie bardzo duży odsetek stanowią właśnie inwestycje polskie w naszej strefie, ale też i inwestycji zagranicznych, które przychodzą już tutaj w konkretnym celu. Nie są to już praktycznie w ogóle albo w niewielkim stopniu montownie, tylko to są fabryki, które przy wykorzystaniu naszego potencjału intelektualnego, zdolności, umiejętności naszych pracowników, o których wiele razy mieliśmy tutaj przyjemność rozmawiać, chcą osiągnąć dla swoich inwestycji coś więcej. Nie tylko wyprodukowanie czegoś, ale wyprodukowanie czegoś nowego, jakichś nowych produktów, czy wdrożenie nowych technologii. Czyli wchodzi w grę tutaj wartość intelektualna, a nie tylko wartość siły mięśni, Zdecydowanie myślę, tak. Jest to bardzo ważna regionu. I bardzo, bardzo taka, powiedzmy, doniosła rzecz, którą udało nam się w ciągu tych 20 paru lat działalności osiągnąć dla tego regionu i w tym regionie i przede wszystkim z naszymi mieszkańcami, no bo to przecież oni stanowią za każdym razem tą główną wartość dodaną tego miejsca, dla której pewnie ci przedsiębiorcy tutaj się pojawiają. A te dane, o których pani redaktor powiedziała, one są już po tygodniu nowego kwartału. Nieaktualne, na dzień dzisiejszy tych decyzji. No ale mamy kolejny kwartał. Tak, jest ich już 32, 6 mamy w przygotowaniu. Wartość przekroczyła już 1,6 mld, a wszystko na to wskazuje, że to będzie pierwszy rok w historii naszej spółki, gdzie wartość zadeklarowanych inwestycji, a powiedzieliśmy przed chwilą, że te inwestycje
są w obecnym czasie realizowane, przekroczy 2 miliardy. Nie mówię już o projektach, które obsługujemy pod kątem przyszłego roku. No, dzieje się w tej naszej gospodarce przy współpracy z naszymi przedsiębiorcami dzieje się dobrze, więc jedno, czego nie powinno zabraknąć, chyba że coś się, nie daj Boże, wydarzy, to na pewno praca. Oby nie zabrakło. Agnieszka Moskaluk, Andrzej Kajl. Teraz krótka przerwa i po przerwie porozmawiamy o tym, że tam, gdzie są też wielkie pieniądze, powinno pojawić się również wielkie serce, czyli taka społeczna odpowiedzialność biznesu. Ale o tym po przerwie. Sponsorem programu jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Przedsiębiorco, planuj inwestycje, korzystaj ze wsparcia. www.kssse.pl